Witajcie na kanale Ades Plus. Dzisiaj pokażę Wam potwory w Tokio. W pudełku znajdują się karty. Tak się prezentują. Na przykład jak wyrzucisz 3 jedynki, to coś tam dostajesz. Później przejdziemy do kostek i do dalszego tematu. Mieści się 6 figurek, każda z nich inaczej się nazywa. Gra się zaczyna z 10 życiami i 0 punkty zwycięstwa. Można wygrać, jak się zdobędzie 20 punktów zwycięstwa, albo jak się pokona przeciwników. Bo jak wyrzuci się jedną łapkę, to dostaje się jedno obrażenie. Im więcej łapek, tym więcej. Z innymi dodatkami może być inaczej. Później przejdziemy do kostek. Każda figurka postaci mieści się na podstawce. Na początku się rzuca, kto wyrzuci więcej łapek, ten wchodzi do Tokio. Jak jest gra od 5 do 6 osób, to jeszcze jedna osoba wchodzi do Tokio, czyli na przykład tak. Oczywiście jak to się wylosuje, rzucamy kostki. Ja pokonałem w tę grę nawet pierwszoklasistów, choć ja chodzę na razie do przedszkola. Tu mamy znaczniki. Są tu też wrzucone z dodatków, ale tak to są głównie znaczniki. Bierze je się przy odpowiednich kartach, jak się je kupi. Karty. Na początek gry bierzesz 3 karty z wierzchu. Nie umiem czytać, ale powiem, na jakiej zasadzie się kupuje. Jak wyrzuci się energię, to dostaje się 1 energię, a im więcej energii, tyle energii. I na przykład jak będziesz miał 3 energie, to możesz to kupić, to jest uleczenie, bo w Tokio nie wolno się uleczać, serduszkami się uleczę, a za 3 można tą kartę, a za 5 tą. I jak się kupi kartę, to się odkłada kartę zużytą na bok. Tak wyglądają te energie, takie monety energie. I wyciąga się nową. Teraz się na przykład pojawiła taka karta za 5. Są różne karty. Na przykład, że możesz kupować karty za 2 energie. Obojętnie ile kosztują, ale możesz kupować je. Za 2, jeśli kolejna karta, z która wyjdzie, będzie nieparzysta, odłóż tą kartę i odłóż, którą kupiłeś teraz. Dostajesz te 2 energie, co wydałeś. I tą kartę z tą funkcją odrzucasz. Niedługo przejdziemy sobie do dodatku. To już możemy przejść do dodatku Halloween. Do dodatku Halloween przejdziemy w kolejnym odcinku. To jest tu jest napisane, ja nie umiem czytać, to tak normalnie po brzesku przedstawię. Kicie, kotka,
tu jakiegoś dinozaura albo tu jakiegoś smoka, tu pingwina, tu goryla? Nie. Nie wiem. Tu kosmita, tu dinozaura. Pa, pa, oglądajcie więcej odcinków na kanale Adaś Plus. Pamiętajcie, że jeśli Wam się podobał, żebyście dali łapkę w górę.